Przejdziemy do punktu czwartego dzisiejszej sesji, porządku obrad dzisiejszej sesji, czyli projekt uchwał Rady. Jako pierwszy, druk numer 1 przez 295/2013. Ponieważ jest to projekt autorstwa zarządu, na referenta zostałem wskazany ja i pozwolę sobie go teraz Państwu odczytać. Uchwała nr 1 przez 295/2013 Rady Gminy Zwierzątej Smoszowice z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Zwierzątej na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan finansowy wydatków Gminy Zwierzątej na 2013 rok. Paragraf drugi. Integralną część uchwały stanowi załącznik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Odczytuję teraz załącznik stanowiący integralną część uchwały. 2 stycznia 2013 roku, dane do budżetu na rok 2013. Wydatki bieżące, dział 750, rozdział 85022. Kategoria zadania, zadania gminne własne, symbol GW STMK. Teraz będę czytywać treść tabeli. Jako pierwsza będzie prośba porządkowa, jako drugie będzie wyszczególnienie, jako trzecie plan na 2013 rok wyrażony w złotówkach. 1. Paragraf 4110, składki na ubezpieczenia społeczne 1450 zł. 2. Paragraf 4120, składki na fundusz pracy 250 zł. 3. Paragraf 4170, wynagrodzenia bezosobowe 7600 zł. 4. Paragraf 4210. Zakup materiałów wyposażenia 4800 zł. 5. Paragraf 4260. Zakup energii 6300 zł. 6. Paragraf 4270. Zakup usług remontowych 2300 zł. 7. Paragraf 4300. Zakup usług pozostałych 6000 zł. 8. Paragraf 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 zł. 9. Paragraf 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4650 zł. 10. Paragraf 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 zł. 11. Paragraf 4410. Podróże służbowe krajowe 650 zł. 12. Bez treści. Całkowita kwota do dyspozycji dzielnicy 34 tysiące zł. Podpisano przewodniczący Rady Zarządu Gminy Zwierzątej Maciej Jaźniak. Dwa słowa komentarza. Szanowni Państwo, jest to nic innego jak plan finansowy, czyli nie środki priorytetowe, nie środki powierzone, lecz środki na prowadzenie biura. Kwota 34 tysiące zł jest mniejsza o 6 tysięcy w stosunku do roku ubiegłego. Za to oszczędzamy już w tej chwili nie tylko my, ale wszystkie rady, czy chcą, czy nie. I bardzo dobrze. Aczkolwiek prawdopodobnie tym samym mamy zamkniętą drogę do tego, co robiliśmy w roku poprzednim i w roku 2011, czyli do przeznaczania pieniędzy zaoszczędzonych na prowadzeniu biura, na przykład na inwestycje w szkołach, gdyż teraz nie tylko mamy mniejszą kwotę, ale jeszcze dochodzi nam opłata czynszu, której nie ponosiliśmy do tej pory, a zatem oszczędności to będą chyba raczej niemożliwe, tak mi to ujął. Tyle z mojej strony, otwieram dyskusję. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały?